Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Humankind. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, może zostawić lajka na dobry początek. A przed nami wojna, cały czas wojna jest prowadzona. Próbujemy tutaj przejąć wrogie imperia. Co tu się dzieje? Jakaś bitwa jest. No tak, bo w poprzednim odcinku generalnie Kartagińczycy dołączyli do naszych szeregów w postaci naszego nowego wasala. Niestety tutaj jakiś ród osobny, Hui Zjazo, a nie Hui Zjazo, to jest chyba miejscowość ich. Oni się, nie wiem, jakoś inaczej nazywają. Jak wy się nazywacie, ty? Zapotekowie niestety postanowili zająć mi moje miasto. No i prowadzimy wojnę z najbardziej tutaj prestiżowym krajem, jaki istnieje, ale razem tutaj z moimi nowymi sojusznikami, coś czuję, że raczej mamy szansę ich pokonać. Wróćmy do grania, wróćmy i skupmy się przede wszystkim na rozgrywce. Więc wysyłam moje wojska, staram się je połączyć razem. Jeżeli chodzi o to miasto tutaj, to myślę, że mam w nie wyrąbane. Ja bym chętnie od nich w ogóle kupił, no właśnie, ludy niezależne, płatność w funduszach lub wpływach za protektorat zapewni polepszanie relacji z tym ludem niezależnym naturę. Pokazując twoje wsparcie i wzmacniając ich imperium. Z czasem osiągniesz poziomy, które odblokowują specjalne działania w zależności od natury narodu. Agresywne lub pokojowe. Przykładowo możesz pozyskać zdolności werbowania ich armii jako najemników. To byśmy bardzo chcieli, czyli wynająć ich armię jako najemników. Czy ja mogę sobie na to pozwolić? Jak najbardziej chyba mogę. Mogę tutaj dać im pochwałę. No, dwa razy chyba mogę. Trzy razy mogę. Tylko pytanie, czy... Kiedy mi odblokuje się generalnie możliwość kupowania tych najemników, bo ja bym potrzebował w tym momencie, szczerze mówiąc, to ja bym tam wszedł i to zagarnął im te ziemie, bo to są generalnie de facto kurwa moje ziemie. No nie udało, oni niestety odbili mi w poprzednim różowi, w poprzednim odcinku Ninuwie. Trzeba to odbić jak najszybciej teraz. Czy tam bitwa jest nadal prowadzona? Nie, już zostało odbite niestety. Ja tutaj powygrywałem z naszymi nowymi wasalami, powygrywałem generalnie wcześniej bitwy. I tutaj jeszcze mam na mapie zaznaczone, że były te bitwy prowadzone. Zamknij to, bo będę ciągle mylił, w to klikał. No i chciałbym wszystkie moje wojska znaleźć, tylko ja nie wiem, gdzie są wszystkie moje wojska. Są porozsiane po całym tym, po całym królestwie. Tutaj mamy jedno wojsko. Tutaj mamy jeszcze jakieś drugie wojsko. Oni też by mogli w sumie odpocząć, bo oni są tutaj, widzę, ranni. Odpoczywajcie sobie, panowie. Tutaj są jakieś ziomkowie. A, tutaj bitwa jest prowadzona jakaś. Nie no, wycofka, bo to... Nie, bo to my szans nie mamy. Niestety, aktualnie. No i tutaj jest jeszcze jakiś ziomkowie. Nie, tu jest dwójka ziomków. Wszyscy, zaznaczyłem wszystkim, że szli tam, gdzie mają iść. Nie, ci nie idą tam, gdzie mają iść. Gdzieś tutaj musimy się zebrać armię i po środku się spotkać. No i tutaj musimy rekrutować żołnierzy, jak najwięcej, szczerze mówiąc. I jebać tą dzielnicę, chociaż może wybudujmy tą dzielnicę. Wybudujmy jednak tą dzielnicę. Ale teraz With five jebać. makers' quarters, an empire could build all sorts of interesting and troublesome things. Teraz możemy nową epokę odblokować, jak najbardziej, tylko ja bym sobie stworzył piechurów z mieczami. Tak jest. Oni mega dużo kosztują, no ale są koksami. Trzeba im przyznać. Dobra, możemy wejść tutaj na nową epokę. Epokę średniowiecza. Wybrany przez władca Mongołowie. Okej. Możemy zostać nadal Rzymianami. Plus 10 dodatkowy mnożnik premii, albo przejść na Azteków. Co robią Aztekowie? Biją się i to kurde całkiem nieźle. Bizantyjczycy. To by była taka naturalna ewolucja, jeżeli chodzi o Rzymian. Do Bizantium. Możemy być też Frankami. Frankijska jazda pancerna. Możemy być Gańczykami. Krzyżakami możemy być nawet. Kemerowie. Anglicy. O kurde. Mississippi. Umajdzi i Jezusie Nazarejski, Wikingowie. Nie no, błagam was. Nie no, chciałbym wybrać Wikingów, ale oni mają. Nie no, nie mów mi, że ty masz takie gówno jak Lonskipy morskie. Kurde no, jako specjalną jednostkę. No wybrałbym Wikingów, nie? Ale specjalna jednostka Lonskipy to zabiło we mnie wszystko.
Wydaje mi się, że Frankowie mają najlepszą jednostkę, czyli to frankijska jazda pancerna. Jest totalnie OP, szczerze mówiąc. I tak generalnie to najbardziej bym chciał chyba wybrać Bizantyjczyków. Ale wybierę Franków, bo zaraz kurde umrzemy. Zaraz mi zniszczą całą tutaj tego. Zaraz przegramy wojnę i co z tego, że przegram wojnę jako wiking? Chcę, będę mógł trzy kurde te zrobić, statki i chyba popłynąć nimi, żeby uciec i się schować pod ziemię. Dlatego potrzebujemy czegoś mocnego, jak na przykład właśnie nowe jednostki. Mogę od razu zrobić tą jednostkę? Nie mogę, rydwanie. Jest pewnie potrzebna jakaś tutaj technologia. Jeżeli chodzi o technologię, to u nas ciężko, ciężka sprawa. Cały czas się bijemy, także wtedy technologicznie jesteśmy w pupie. No ale trudno, możemy zrobić wieżę odbronną. Przydałyby się te mury, wieże odbronne, oczywiście, że tak, bo to jest taki syf, że oni mi wchodzą do miast i sobie zajmują tego, nie? Ja nie mam nic do powiedzenia, bo ja nie mam nawet, kurwa, nic nie mam. Właśnie w tym jest problem. Ja tu chyba mam wybudowane te mury, nie? Nie, tu mam mury. Ale i tak by się coś przydało, jeszcze te wieże obronne może. Co mi to daje? Następne ulepszenie fort. Które do zakończenia? Lepsza koordynacja pobliskich żołnierzy. No nie wiem, uses się to wydaje, szczerze mówiąc, jakbym pierdzielnął jakąś dzielnicę handlową. Wiem, że dzielnice handlowe są dobre, jeżeli są położone zaraz koło dzielnic, które dają mi jedzenie. No tutaj nie mam żadnej dzielnicy farmerskiej. Nie, co on wybiera się? Port mogę zbudować. Już zbudowałem chyba jeden port. Zresztą nic nie będę budować, bo zaraz... Co z tego, że ja zbuduję przecież port? Jak prawda jest taka, że zaraz mi się odblokuje nowy ludź i będę mógł stworzyć nową jednostkę, więc to trzeba coś na szybko, na przykład publiczna studnia. Mimo tego, że wydaje mi się to fast useless, no to zróbmy tak. Publiczna studnia niech będzie budowana, bo tylko dwie tury będzie to trwało. Ale się rozgadałem w ogóle. No i co, te jednostki trzeba połączyć jak najszybciej w sumie. Połączmy to w jedną dużą armię, bo jest syf. No i tyle. A wy, nie wiem, spróbujcie jakoś przemknąć na plecy. Kurde, no nie, ciężko będzie wygrać tą wojnę. Tu, mnie atakują. Nie no, ale mamy przewagę. Niby. Kurwa, porażka. Ty, nie jest dobrze, ja dostaję straszny pierdziel. Ty dwie jednostki poszły się walić. Moi sojusznicy, zanim oni zbudują jakąkolwiek jednostkę teraz, to przecież 10 lat minie. Panowie, ty, ja wam dałem wasala, wy nic nie robicie. Kurwa, widzowie, dostajemy na dziursko, nie? Nie jest dobrze. And technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies, but brute strength may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. They may have had a mighty army, but to be honest, King of the Franks sounds like something you'd eat at a baseball game. So? Co ty gadasz w ogóle, gościu? Ja, jaki król Franków brzmi jak dobra ksywa rapera, ty? Wariacze! Nie no, tego lektora to trzeba dojechać, ty. Zobacz, jaki jestem potężnym władcą frankijskim. Dobra, czyli teraz możemy budować moją tą specjalną jednostkę? Też nie mogę, kurwa. Potrzebuję jakąś tego, jakąś tutaj technologię widocznie. Albo tylko w stolicy na przykład mogę budować. No nie, nie możemy niestety. Ja nawet kurwa pretorianów nie mogę zrobić. Czy mogę, ale nie mam tych kuźni, bo jestem uselessem i zamiast to zbudować to... A, dobra. Boom kulturowy. To działanie powiązania kultury opartej na estetyzmie. Zapewnia zdolność wykorzystywania funduszy do zdominowania terytorium terytorium swoimi wpływem, zdobywając dodatkowe wpływy. Boom kulturowy staje się dostępny po wypełnieniu wskaźnika powiązania. Szybkość wypełniania zależy od wpływów generowanych przez ciebie co turę. Aktywuj boom kulturowy za pomocą lewego przycisku myszy i wybierz terytorium za pomocą lewego przycisku myszy, aby natychmiast przejął twoje wpływy.
Czyli ja biorę sobie tutaj tych ziomków. Klikam sobie lewym przyciskiem myszy. Nie. Nie, nie rozumiem. Przekształć za. Ale... Uzyskam 14 tysięcy punktów wpływu? Co? Nie, nie rozumiem, o co tu chodzi. Ja nie klikam w to, bo to coś mi pewnie rozdupcy mi miasto zaraz, nie? W pół. Słuchajcie, przydałoby się zrobić kuźnię. Ty czemu ja nie mogę moich... No właśnie, czemu ja moich jednostek nie umiem robić? Co jest mi potrzebne? Żelazo jest mi potrzebne. Kurwa, to czemu ja tego nie sprowadzam od kumpli? Albo sam tego nie robię. Miedź? Też nie masz żelaza? Ty, to my tu w ogóle żelaza nie mamy? Jedwab? Sucha trawa. No to zajebiście. Miedź? Ty, nie ma żelaza. Kadzidło? Ty, panowie, jak to ma żelazo? Bym potrzebować żelazo, nie? Tul? Ty, no nie mamy żelaza, fest. Przykre to jest. Pogadajmy, może ktoś ma. Z nimi to nam w ogóle musimy się przedstawić. Witam, Greków. Cześć, słuchaj. Masz jakieś zasoby? Nie wiemy. Ale może byśmy się dowiedzieli, na przykład oferując handel zasobami luksusowymi. No i cacy. I może teraz handel wszystkim, co ty na to? 450? Bez szans. Ale po kolei będziemy to zwiększać. Tutaj to samo. Handel luksusowymi towarami, panowie. Dogadani? Handel luksusowymi towarami, co ty na to? Aha, najpierw muszę odpowiedzieć na aktualne żądania? A co on chce ode mnie? Kapituluj przed władczynią Goci. Co? Słuchaj. Traktat? Nie można tego zrobić, najpierw musisz odpowiedzieć na aktualne żądania. Przekaż... Co? Odrzuć. Nic ci nie będę przekazywać. Co ty na to, żeby handel? Odmówiono, świetnie. Można się było po nim spodziewać. Witam serdecznie. Handel. Super. Dobra. Z wszystkimi będziemy handlować, nie? Wyjebany go. No z nimi no niestety... A, z nimi też możemy handlować. Ty, to jest pojebane, że my z nimi handlujemy. A nie mogę, bo prowadzę wojnę, ale tak generalnie jak się skończy, to będziemy mogli handlować. Crazy w sumie. I z nimi też bym mógł handlować, tylko nie macie, macie miedzi. Jest potrzebne żelazo, ty. Może żelazo to jakby się stworzy z miedzi, czy coś. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, że ja muszę jakiś budynek nowy wznieść na tym. Odpowiednią technologię posiadać i wtedy będę mógł to jakoś zamienić. Nie wiem, kurwa, przykre jest to, że nie mogę tych zrobić, tych moich ziomków, bo oni są naprawdę OP. Rydwani też są całkiem nieźli. Ale gorsi od piechurów. Generalnie, jeżeli chodzi o bitwę. Dobra, no co, nexta klikam, no. I liczę, że jakoś to będzie. Całkiem nieźli ci piechurzy. Chyba. 104 zdolność bojowa na 4 jednostki. Wydaje się całkiem spoko. No i co? I no właśnie i dupa na razie jest taka wielka. Całkiem. Tu by się przydało coś zbudować. Jednostki. Kurwa, nie mam ludności, żeby robić jednostki. To jest najgorsze, tak szczerze mówiąc. Po prostu ja nie mam ludności. Moje stury. Do Czechowa. Wszystkie armie do Czechowa bierzemy. I następna armia, i następna. Następni tutaj piechurzy. I następni piechurzy. Cyk. I następni. Cyk. Cała ludność, kurczę, do wojska idzie i wyjebałem go. A wy możecie tutaj zaatakować tych, a nie możecie, bo zostaniecie w pierdziel srogi. No to liczymy, że oni nas nie zaatakują, a pewnie to zrobią. Zatem będziemy musieli uciekać bardzo szybko. Problem jest taki, że ani nasze nastroje, ani ich nie są zbyt wysokie. No i to mnie też wkurza, że oni mi przejęli tutaj to miasto, ten posterunek. Gdyby tego nie zrobili, to na pewno byśmy mieli teraz większe szanse. Może tu jest żelazo, może oni mają żelazo. Chciałbym zobaczyć, czy już się nasze relacje poprawiły. No niekoniecznie z tego, co widzę. Obecna pozycja, tragiczna. Ty, no mogę was od was coś wynająć? Coś tego? Rozpocznij asymilację.
Czyli mogę ich po prostu przyłączyć do mojego imperium? To ciekawe. Za punkty, nie muszę tego robić wojskowo. No ale... Jednak umówmy się. Wojskowo będzie dużo łatwiej. Dobra, weźmy jednych ziomków, wyślijmy tutaj. Tutaj już mamy pełną skompletowaną armię. No i tutaj połączmy te dwóch ziomków i też będziemy mieli kolejną skompletowaną armię. No i myślę, że możemy ich wysłać troszeczkę bliżej. Cały czas skupiamy się jednak na tych działaniach wojskowych. No bo panowie, musimy to przeżyć. Brak trwającej budowy. Skryptorium. Plus 5 nauki. Kurde, fajne w sumie. Dzielnica badawcza. Będziemy szybciej wynajdować rzeczy, to chyba OP. Budujmy w takim razie. No, myślę, że tutaj. Jeszcze wiarę to nam da. Next. Połączcie się. Wy możecie się ruszyć? Nie, wy też nie. Dobra, next. Tu się nic nie buduje. Też możemy chyba to skryptorium zrobić. Tylko niestety tu są takie fajne tereny, które bym musiał zniszczyć. Bardzo bym tego nie chciał robić, ale widzę, nie mamy tutaj wyboru. O, tu mamy wybór, tu możemy zbudować. Tu nic nie ma ciekawego. To zbudujmy. Pyk, kliknij, cyk. Dobra. Koniec tury. Bliska przegrana, no wiem, że kurwa, bliska przegrana, no i... Oni też mają bliską przegrane. Ale... Ty, to jest... Bo ogólnie jak oni przegrają teraz, te ich nastroje spadną, to będziemy mogli wymusić pokój. To jest... Teraz jest gra nerwów, tak zwana, bardziej niż jej prawdziwa gra. Musimy po prostu... Nie wiem, odbić miasto. Zabić im kilka jednostek i będzie cacy. Czemu mi kumpel nie robi kurwa jednostek? To jest moje pytanie. Mój wasal, czemu nie robi jednostek? Gdzie są jednostki mojego wasala? Już tu z 5 powinien mieć. Rozumiem, że wyrżnę mu połowę ludności. A w sumie może nie ma ludności. Nie no, ma. Obecna liczba ludności tego miasta, 2. To on powinien natychmiastowo rekrutować kurwa żołnierzy. A nie się opierdzielać. Dobra. Bitwa umysłów. Wielkie miasto Harappa pęka w szwach, w jej granicach stłoczone są niezliczone rzesze ludzi. No nie powiedziałbym tak szczerze mówiąc, wszyscy są na froncie, ale dobra. W ubogich, przepełnionych dzielnicach rośnie liczba szaleńców. Przywódcy religijni twierdzą, że źródłem są siły demoniczne, a filozofowie skłaniają się raczej ku naturalnemu źródłu problemu. Obie strony mają posłuch Imperium, ale ich rozwiązania się wykluczają. Co rozkażesz? Siły wyższe pomogą nam znaleźć rozwiązanie. Zbadaj. To nam da 15 nauki, to nam da 25 wiary, a to nam da siano. Imperium powinno skonfiskować ich majątek. Nie no, zbadajmy to i dostaniemy punkty nauki. Zamiast 6 tur w 3 turki zrobimy. O połowę szybciej robimy badania. To dobrze, bo jestem usesem w tych badaniach. Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło ciekawego? A miasto mi kurwa zajmują kolejne. O kurwa, i to jakim składem. No moj... Nie no, mój wasal... Nie. Przysięgam, że ja po tej wojnie jednak atakuję mojego wasala. No co za useless. Co mi po takim wasalu jest? Możemy przeprowadzić tego? O, mogę! Odbiję miasto! Dobrze! Moje miasto! Z powrotem. Opuścili to miasto i teraz ja je przejąłem. Git. Budować ludzi. A, tutaj mam tego żelazo. O kurwa, zajebiście. Pretorianów budować. I no prędzikiem. Nawet tutaj jednego zbudujemy tak o i dołączymy do tej armii. Żeby była pełna. Dobra, git. Odbijać miasto. Natychmiastowo. Rura do przodu. No biegnij do przodu. Co ty robisz? Jak nope? Co? Jak nie widzisz drogi, żeby to zrobić? Ty, robią oblężenie i ja bym chciał wspomóc mojego przeciwnika w tym oblężeniu.
Co kurwa? Czemu nie mogę? Co, że tak przeklinam w ogóle, ale mega wczuty w gierkę jestem w ogóle. Zapominam o świecie, ja takie co? Jak to nie mogę przecież wejść w pomoc mojego sojusznika, ty? Pełni nienawiści? Nie no, jaką daj wolność, słuchaj mnie kurwa. Pro, no co się dzieje? Dlaczego im nie mogę pomóc? Ale to jest skam, nie? Rosnące rzesze wiernych. Religia Imperium się rozwija, szeregi jej wyznawców rosną z każdym dniem. Niektórzy praktykują wiarę uczestnicząc w ceremoniach prowadzonych przez kapłanów, a inni oddają się indywidualnym obrzędom. Czas udzielić błogosławieństwa jednej z tych metod. Pokaż szczegóły. Prowadź obrzędy wspólnotowe. Co mi to daje tak generalnie? Uświęca fundusze, a odblokowuje działanie orszak, a tutaj przemysłu dla dzielnica religijna. O kurde, to chyba to wolę. Indywidualizm. I czemu do jasnej cholery nie mogę pomóc moim ziomom? W bitwie. To jest kurczę dobre pytanie. Moim sojusznikom, znaczy moim wasalom właściwie, moim poddanym nawet rzekł. No przejmą to miasto, ja nie mam co zrobić. Ty. Atak, wycinka drzew. Może atak zaznaczę. Nie widzi, rozumiesz? On nie widzi kurwa jakby miał inaczej to zrobić, ty. Niewidomy. Rozumiesz? On nie widzi. Chłop co nie widzi. Jakby miał to inaczej zrobić. Po prostu przed siebie pójść, pa. Tu tam jedną krateczkę. I cacy by było, nie? Traktaty. Kryzys. Nie wiem, co mogę tutaj. Czy ja go muszę jakoś poprosić o tego? O to, żeby mi dał dostęp, czy co jest grane? A jak on w ogóle, co on mówi, jak ja z nim gadam? Poczekaj. A teraz nic nie gada, ale mam wrażenie, że taki skromny się nagle stał, jak chyba rozmawia z nami. Czy fitem teraz gada? Ty, no to jest przypał, no. Jak oni to przejmą, to jest koniec. Upadniemy. No kurwa, no broń to. Automatyczna eksploracja. Poczekajcie. Dobra, no nie będę ukrywać. Wydaje mi się, że... No nie, no nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem. Cokolwiek nie kliknę, nie jestem w stanie uczestniczyć w tym oblążeniu. Dlaczego? No właśnie kurwa nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, dlaczego. Ej, wiecie co? Ty, teraz się zorientowałem, że oni jak to robią oblężenie, to wydaje mi się, że tutaj jest napisane, że ten taran daje mu 10 jakby tego... Tam na samym dole, koszt 10 czegoś tam i dopiero jak oni będą w stanie zrobić 30, to dopiero wtedy powinni zaatakować miasto. Bo wtedy dopiero to zniszczą, tak mi się wydaje. I że jak ja wcześniej po prostu wjeżdżałem na miasto, to nie jest najlepsza taktyka. Dobra, no wysyłam naszych do przodu i nie wiem, atakujemy im miasto, bo co mam zrobić innego. Nie wiem, o co tu chodzi. Opracowano wyprawy handlowe. No świetnie, świetnie. To aktualnie nas to za bardzo nie interesuje. Jest wojna. Ludzie giną. Podbój? Gdzieś tu było podbój. Otrzymanie kontroli na świeżo podbitymi ziemniami wymaga większego wysiłku niż może się wydawać. Kwestie logistyczne, takie jak zaopatrzenie oraz administracja, stanowią klucz do udanego podboju. Zawody. Asymilacja posterunku minus 10%. Konnica, nocne ataki. Plus 15 zysku z plądrowania. Parada. O kurde, plus 5 doświadczenia. Jazda konna, ta jazda konna to średnia taka. Szczerze mówiąc, to może rzemiosło byśmy poszli. Bo retoryka i w naukę. Ta, wydaje mi się, że ogólnie to ja bym spamował teraz naukę, nie? Filozofia plus 3 nauki i tak dalej. Jeżeli naspamujemy sobie naukę, to będziemy w ogóle wszystko szybko robić. A tutaj jesteśmy. Powinniśmy już być gdzieś mniej więcej tutaj, ale jesteśmy kurwa tutaj. tutaj jest chłopi średniowiecze, nie? Tutaj. A tutaj jest okres klasyczny, czyli no jesteśmy zacofani fest, jeżeli chodzi o technologię, więc jak najszybciej chyba w tą technologię będziemy też inwestować.
Rura do przodu, no co mam więcej powiedzieć. Trzymajcie się panowie, powodzenia. Ziemia i wolność. Nasze imperium to wielki, wspaniały kraj pełen gór i łąk, rozciągający się przez niezliczone mile i obfitujący w dziwa i tajemnice. Przez wiele pokoleń twój lud podporządkował sobie wiele jego zakątków. Przyszła jednak pora odpowiedzieć na pytanie, do kogo tak naprawdę należą te ziemie. Do króla. Wspólna ziemia. Wszyscy mogą się cieszyć plonami ziemi. Plus 10 żywności na liczba przyłączonych terytorium dla wszystkie miasta. Ziemia dziedziczona przez pokolenia rody nauczą się, jak najlepiej korzystać z ziemi. Umożliwia zajmowanie, przyłączenie i łączenie terytorium za pomocą funduszy zamiast wpływów. No i to chyba wolę to. Why should individual wealth and political connections determine the status of something as timeless as the land? Nie, po prostu mi więcej bonusów dało. Ty, to może... O, wiem, może ich zaatakujemy tu tych gagatków. Chyba nie takie głupie. Ci niech lecą dalej faktycznie, łupią czy coś. Nie wiem, musimy kurwa wygrywać, bo inaczej zaraz przegramy tą wojnę. Z drugiej strony oni też muszą wygrywać, bo zaraz przegrałem tą wojnę. Gdzie jest moja jazda frankijska, ja się pytam. Po to tylko wybrałem, żeby była jazda frankijska. Oszukali mnie, nie ma jazdy frankijskiej. Proszę oddać Lewica. I tutaj możemy też coś zrobić, niechaj to będzie... Niech to będą pretorianie. Kurwa, dopiero już średniowiecze? Tysięczny rok w naszej gierce jest? A ja chłopie Rzymian robię, nie? Nie no, wstyd fest. No wstyd fest. To trzeba przyznać. Ty, no i oni mi se tak na plecki wchodzą i ja co? Ja nic nie mogę zrobić, czy co? A, przejęli miasto. Odbić miasto, natychmiastowo. Stop, mam plan. O kurwa, dobry. Jaki? Sprytny. Patrz to. Idziemy tutaj. I teraz tu atakujemy tymi, pa. Cyk. I ci wsparcie, cyk. No i potwierdź. Natychmiastowe Co? Jak to straty 100%, 10 jednostek? Horda mongolska na koniach mnie chyba... Ja wiem, co się dzieje, kurwa. Ja rozumiem, horda mongolska na koniach po prostu uciekała po wszystkich możliwych polach i strzelała do mnie. Nic nie mogłem zrobić moją piechotą. Tak to pewnie wyglądało, dlatego ja przegrywam te wszystkie walki. Jo, pierdupce. Ale żem syf odjebał teraz. Teraz to na pewno nie wygram tej wojny. Jest tak blisko, proszę skapitulować. Jak najszybciej. Ty, możemy w sumie tym ziomkom, tym jednym ziomkiem, a nie mam tu jakiegoś? Nie mam. Bo ty mi zaatakować tych? No niby powinienem ich rozjebać, a tak. Kurwa, tylko już poszedłem do przodu. Sorry, że tak przeklinam po raz kolejny. Przeklinam, to fakt akurat. Next, tura. Wy, nie wiem, może gazę do przodu? Nie wiem, co macie robić, a wy... Może wyjdźcie i zaatakujcie od pleców. Próbujemy go jakoś złapać w sidła. Tutaj tego ziomka. Może kto wie, się uda. Ty, a czemu oni nagle są wypoczęci? Ja nie wiem, jak to działa, nie? Przed chwilą byli ranni. Tak mi się wydaje, że byli ranni. Dobra, atak. No teraz już musimy wygrać. To jest niemożliwe, że my tego nie wygramy. No. Plus 5 tego, plus 5 nastroju. Kurwa, ale już jest ciężko, widzę. Z tymi nastrojami. Ej, tu proszę zaatakować po raz kolejny. Chociaż tymi zaatakujemy. Tak jest. Atak. Dobra. I jeszcze, żebym na pewno to wygrał, chciałbym dostać wsparcie. Tak jest. No i teraz już chyba wygramy, prawda? Zwycięstwo. Udało się. Plus 2 tego.
Nastroje wojenne. No plus 2 to nie jest dużo, plus 5 to też nie jest dużo. Ale zawsze coś. Trzeba myśleć pozytywnie. Czyli ogólnie generalnie to się chyba najbardziej opłaca robić tych konnych. Tak mi się wydaje. Weźmy tutaj, kliknijmy, żeby to on to zrobił. I róbmy konnych tych gagatków. Rydwan lepszy. W sumie chyba. Tak, ma jeden ataku więcej. To zróbmy. Ale się robi też dłużej w sumie. A to nie. Nie ma sensu na razie. Bo jeden ataku robić rydwana jedną turę dłużej. Róbmy te konice, no bo one są szybsze, zwinniejsze, są w stanie uciekać. Tak mi się wydaje. Że ci ziomkowie tutaj są spoko, jeżeli chodzi o oblężenia albo coś takiego. A jeżeli chodzi o taką szybką walkę, no to niekoniecznie już. A tutaj, no jak oni mieli łuczników na koniach, to co ja mogę zrobić? No, wydaje mi się, że ta mongolska jazda mnie rozdupca. Jak tam wynik wojny? But the actions of thinkers and movers who will touch every aspect of civilization. Dobra, widzowie, niestety się tutaj mikrofon przez kilka minutek nie nagrywał, natomiast my jakoś dużo nie zrobiliśmy, to znaczy przeniosłem tylko wojska do góry. I słuchajcie, próbowałem najechać tutaj ten lud, co był. I mi kurwa, mój wasal ty wziął sobie to. Rozumiesz, mój wasal. To jest jakiś żart. To jest jakiś żart. Terribly sorry to bother you. Ale z drugiej strony... Ja i tak nie mogę już mieć więcej miast. On zrobi z tego całkiem niezły użytek. Ale jeżeli zrobi ten użytek wbijając mi nóż w plecy, no to byłby gorszy użytek wtedy. Nie no, chyba dobrze, tak. Początkowe zdenerwowanie po tym, jak mi jąknęli, to jak ja tam wojsko przysyłałem, minęło już i chyba generalnie to nie była taka głupia decyzja. Tak mi się wydaje. No nic, wypadałoby w ogóle... Co by wypadało? Rozdupcić ten Babylon! Ale teraz chyba nie możemy im od razu wojny wypowiedzieć. Nie, mamy tragiczne nastroje, więc... Jak w ogóle te nastroje sobie boostować? Bo ja tego nie rozumiem. Twoje roszczenia, zaatakowano mnie. Złóż żądania. Agree to my reasonable demand, or I become unreasonable. Do you not understand the difference between request and demand? You're like a dog doing tricks, but less impressive. I co się teraz wydarzyło? Chyba się nie zgodził, prawda? Twoje imperium żąda 1200 golda. No tak. Oni żądają, żebym im przekazał jakieś miejscowości, nieźle ty. This does very little to placate me. Try harder. Ty jaka kurwa wojna? Meaningless gestures. I have had enough. Your threats are like barking dogs, the ones that fit in a handbag. Ty on mi wojnę wypowiedział. Kurwa, ty on mi wojnę wypowiedział. Ja pierdolę, no nie wierzę w tych Mongołów. Mongołowie. Ale gagatki. Znowu na wojnę? On się chyba nie pogodził jeszcze z tym, że dostał w pierdziel, nie? No dobra, ty, no i poinwestowanie, nie? Poinwestowanie tutaj w fajne technologie. Ma więc wojna. No dobra, koniec tury. Nie no, przecież ja całą grę będę na cały czas się będę napierdalał z tymi ziomkami i w ogóle moja... Będę w głębokiej idei, jeśli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o wszystko. To nie jest takie fajne, jak się wydaje. Chcielibyśmy trochę odpocząć i nadrobić. No ale co? No wojna to wojna, przynajmniej mój sojusznik ma jakieś kurczę tych żołnierzy, ma coś się dzieje, wiesz, może coś robić. Zrobi jakąś armię, no to jest spoko. Może dzięki temu coś nam się tutaj uda ugrać. Przesuwajmy wojska razem z wojskami mojego ziomka. Mojego wasala. No i co? Spróbujmy ich rozdupcyć w pół. Dobra. Patrzymy, gdzie oni się mniej więcej ruszają i spróbujemy ich chyba zaatakować. Wydaje mi się, że jak ich zaatakuję... Kurde, czy ja to wygram? No niby potencjalnie powinienem to wygrać. Z drugiej strony... Nie będę ukrywać, mongolska horda... Brzmi przerażająco, jest przerażająco, to jest bardzo mocna jednostka.
A, oblężenie tu trwa w ogóle. O kurwa, ty. Nie no, mój zio... A teraz im mogę pomóc? No też nie mogę, ty. On ma za dużo wojska, nie? On jest pojebany, ten chłop. Nie wiem, co ja mam robić, ty. On mi nakopie do dupy normalnie. Wydaje mi się, że jazdę. No to se nazbierałem ludności w miastach. Taki był plan, że se nazbieramy ludności w miastach. Przez chwilę był. No ale niestety, dobra. No to co pan w każdym mieście tego, nie? Robimy konnicę. Koniec tury. Jakoś to będzie, widzowie, chyba. No możemy ich cały czas zaatakować, ale... Kurde, ja bym wykonał taką bitwę ręczną, ale to będzie za długo trwało. Kurwa, atakuję to. Wyjebałem go. Bitwa ręczna. Pokaż, o co chodzi w bitwie ręcznej. Mam moich ziomków, okej, co mogę zrobić? A muszę ich rozstawić jakoś. Jak mam to zrobić? A, mogę ich tutaj pozamieniać. Spoko. To myślę, że zrobimy coś takiego, jak zrobiłem właśnie teraz. Tutaj tych weźmiemy tutaj. O. No i myślę, że zakończę rozmieszczanie. Kto atakuje pierwszy? Ja? Oskrzydlenie. Jednostki atakują ataku bezpośredniego są silniejsze podczas ataku, gdy po drugiej stronie celu znajduje się sojusznik. O kurde, to jest mega skomplikowane w takim razie, nie rozumiem. Czy jak ich zaatakuje, to zginę, tak? Dobrze rozumiem? Ty, moja jazda nie ma szans przeciwko temu tutaj, co tu jest. Czy ja nie dobrze rozumiem? Jednostka w obecnej runcie nie może się ruszyć. Ty, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Oni w ogóle, ja im nie będę zadawał w ogóle damage'u. Przecież ja więcej na tym tracę niż zyskuję. Jaki to ma sens? Właśnie kurwa żaden mi się wydaje. Nie wiem, no spróbujmy ich zaatakować. Nie wiem kurwa, czemu ich horda jest jakaś taka przemocna. Nie rozumiem tego. Koniec rundy. A! Co jest grane w ogóle? Nie wiem, o co tu chodzi, nie rozumiem, dlaczego ich jazda jest taka mocna. Horda znaczy horda, jazda mongolska, przecież... To jest jakiś żart chyba. Automatyczna bitwa. No zostałem rozdupcony w pół, nie? I na dodatek nie rozumiem dlaczego. Gwiazda epoki, gwiazdka epoki odblokowana. Nie wiem, o co chodzi, nie? Nie rozumiem, dlaczego ich jednostki są tak mocne. Horda mongolska. Co to jest w ogóle? Wysoka mobilność. Horda mongolska. Przecież on ma takie armie, taką jednostkę ma mocną. Gdzie są moi frankowie w ogóle? O, to jest dobre pytanie. Gdzie są moi frankowie? Moja jednostka franków. Gdzie ona się znajduje? To było mocne. Nie no, ci pretorianie to jest jakiś żart, kurwa. Tylko tyle mogę powiedzieć, nie? Chociaż są dużo mocniejsi niż i ta jazda asyryjska. Dobra, jednak robię tych pretorian, bo ta jazda asyryjska to żart. Widziałem, ile ona damage'u dostawała. To już w ogóle jest, kurwa. Hehehe. Tylko tyle mam do powiedzenia. Może ty Rydwani? Ciężka kawaleria. Nie wiem, to róbmy Rydwanów, nie? Bo to nie może być tak, że ja tak na dziurę będę dostawał, bo to jest... No nie może tak być. Niby jednostkowo, jakby, jeżeli chodzi o tą siłę, to jakby... Nie wypadałem tak blado te moje jednostki, więc... Kurwa, nie rozumiem za bardzo, o co chodzi niestety. Tym wszystkim.
Tutaj mamy jakiś kupiec z dalekich stron. Puk puk, do bram miasta Harappa puka hałastra handlarzy z dziwnymi towarami. Domagając się audiencji u mnie, mówiąc, że są z odległych krain, przebyli niezliczone mile wzdłuż jednego z twoich osławionych szlaków handlowych. Twierdzą też, że ich towary są wysoce pożądane, chociaż sama grupa prezentuje się dość biednie i jest na skraju wyczerpania. Jak odniesiesz się do ich prośby? Przyjmijcie, powinniśmy przyjmować kupców z dalekich stron. Możliwość zysku przewyższa potencjalne nieprzyjemności. Szansa na nieoczekiwany rezultat. Odprawcie, obcy przynoszą dziwaczne towary. Nie no, przyjmijmy, no ale... Nie wiem, czy to nie jest czasem jakiś zamach robiony na mnie, szczerze. Coś takiego, koniec tury. O, i przejęli se miasto. A, i nie mogę tego miasta odbić. A, mogę odbić. Ale i tak nie mam szans, więc nie wiem, po co ja tu chodzę. Ale zostajemy na dziurę. Ajajaj, ajajaj. Nie wiem, czemu on mi tak może z dupy nagle wypowiadać wojnę, to mnie też denerwuje. Czy z dupy może tego nie zrobił, ale... Zaraz wojna po wojnie, no dajcie, żeś mi się kurwa zregenerować jakoś. Cokolwiek, żebym mógł sobie rozwinąć. Na razie to zaraz rozwinę, jedyne co do depresji. Jak dalej pójdzie z tymi bitwami, no. Odstacjonujcie tutaj. I budujmy, no, jednostki, nie? Nie wiem, spróbujmy ten rydwanów może. Czemu by nie? Retoryka. Można już zakończyć trwającą wojnę? Zgaduję, że to nie Złóż żądania? Tak, to mam dużo do składania i do powiedzenia w tym momencie. No co, nakopał mi do dupy, co mam zrobić więcej? Nie no, jakiś, nie wiem, ta mongolska jazda to jest jakiś żart, nie? Nie wiem, posrana jest ta jednostka. Nie wiem, co mam zrobić. Co mogę zaradzić na mongolską jazdę, ty? No nic właśnie. Są jacyś potężni po prostu. Przepotężni są, nic nie jestem w stanie zrobić na mongolską jazdę. Bezczynna armia i bezczynne badania. No co, idziemy w... To chyba. Dalszy rozwój badań, no. Nie wiem, nawet jeżeli przerżniemy tą wojnę z takim kretesem, że on mi zajmie tutaj te tereny, to i tak się chyba nic nie dzieje, bo będzie pokój przez chwilę, chociaż spróbujemy, nie wiem, podpisać traktat sojuszniczy z jakimś innym państwem i się zabezpieczyć i rozwinąć swoją technologię po to, by zaatakować i zniszczyć wroga w odpowiednim momencie. Taki plan jest. Co to są za jednostki? Horda mongolska, no to nieźle. To wy tu jednak stójcie i odpoczywajcie, panowie. O! Bitwa jest. Nieźle. Proponuję natychmiastową ucieczkę. Nie no. Nie wiem, co mam, już skończył mi się gameplay, po prostu patrzę, jak dostaję w pierdziel na tym ekranie, już nie wiem, co mam mówić, nie? Przykre to jest, ale no co, patrzę, jak dostaję normalnie na dziurę, nie? Na ekranie gry komputerowej i nie wiem, co mam z tym faktem zrobić. O! Co tu się dzieje? To jest bitwa jakaś, tak? Okej, okay, natychmiastowe rozwiązanie. Świetnie, już mi się podoba ta bitwa. A oni mi chyba napadają na miasto, z tego co rozumiem, tak? Nie, po prostu to jest jakaś bitwa. Mogę tu dostać jakiekolwiek jednostki? Czy to wszystkie moje jednostki, które mam, biorą tu udział? I z takim kretesem to przegrywam. O. Litowam się jednak. Ile chłop ma wojska? Jak chłop ma taką ilość wojska? Natychmiastowo wracać do bram miasta, nie? I koniec. Za mury miasta, nie? I bronić, kurwa, co idzie bronić, ty, panowie. Bo to była było fajnie. Pogadali, pobawili się. No ale normalnie przegramy to fest.
Oni podbiją każde miasto, bo ja nie mam murów, nic nie mam. Tym Usesem. Taka niestety prawda. W teorii moglibyśmy teraz ich zaatakować tutaj osobną jednostkę. Może byśmy to wygrali. Spróbujmy. Ale kurwa głupi pomysł. Pewnie, że tak. Brak rozstrzygnięcia. Dlaczego? A, wszyscy zginęli. Aha. No dobra. No trudno się mówi. No i co? I niech ci coś. Stoją w miastach i czekają. Nie wiadomo co jeszcze. Tutaj nic nie budujemy, no to budujmy przede wszystkim te jednostki. Nie wiem, wydaje mi się, że Spartan. Tam Rzymian. Budujmy. Generalnie beznadziejna ta jednostka, ale no. Ale co, co mam innego zrobić? Czekamy aż podpiszemy tego, no właśnie. Kapitulację. Przekaż Han Sansu, ty repe... I'm already angry. Do not drive me to violence. Co? Ja przekazałem niby. No wojsko wygrało jego, wojsko wygrało. Trudno. No coś, happens to the best. No, nawet jakbym wczytał, to i tak nic nie zrobię. No, chłop ma za silne wojsko, nie jestem w stanie nic zrobić na taką ilość popieprzoną żołnierzy. Nic. Bronić się jestem w stanie, to prawda. Niestety nie pomyślałem o tym, pomyślałem o tym za późno już. Wydaje mi się, że w takim razie mury miejskie będą jednak budowane tutaj. Jak najszybciej, garnizony i wszystko, co można budować. No nic, co? Wieże obronne se walnijmy na razie może. Jakbyś jeszcze stwierdził, że atak na mnie to jest dobry pomysł. Zaatakowano mi moje roszczenia. Nic na razie, kurwa, nic z nim nie robię, nie? Może najpierw nie, najpierw zainwestujmy, musimy się solidnie odbić. Technologię albo coś takiego. Musimy w coś bardzo solidnego zainwestować. Ciach technologia. Mamy 4 miasta, także nie jest najgorzej. Gorzej z moim sojusznikiem, który stracił wszystko praktycznie. Inwestujemy w badania i w prestiż. Nie wiem, co mi da ten prestiż teraz w sumie, co mi daje. Chyba nic. Tu niech się zrobią ci Spartanie jeszcze. I... No i tyle, i w technologię idziemy. I właściwie nic się teraz nie będzie działo za bardzo pewnie. To jest tutaj najbliższą część, więc myślę, że może wam tutaj zeskipuję i będziemy się widzieć w następnym odcinku, jak się wydarzy coś ciekawego, może jakaś wojna? Albo nie, po prostu zaczniemy sobie odcinek od tego momentu, gdzie jesteśmy. I tak już jest 1300 rok. Raczej nam się, nie wiem do którego roku się tu gra, ale wydaje mi się, że raczej jesteśmy w pupie, nie? To jest dużo, już nie jesteśmy tak mocni. Niby na trzecim miejscu, ale... No ale raczej... Chociaż może w sumie jesteśmy na pierwszym miejscu, bo generalnie mój sojusznik jest na siódmym, ma 1300 punktów. My mamy 2 koła, czyli łącznie mamy 1300. 3300. Razem z sojusznikiem, jakby to tak podliczyć, ale to też to tak nie działa. Bo sojusznik jest teraz klocem. To, że on ma tam kilka jednostek, to nic nie zmienia w sumie. No nic, dobra. Wydaje mi się, że tutaj po prostu zakończymy dzisiejszy odcinek. nie wiem. Tak srogo, po prostu nigdy nie wiem, co mam zrobić, bo w sumie pierwszy raz gram w grę strategiczną i dostaję tak na dziurę. Ja już mam w głowie wczytywać, albo coś takiego, ale no wydaje mi się, że nie powinniśmy wczytywać, że na tym polega ta rozrywka i rozgrywka. Ucisk mojego narodu, ucisk wiernych. Ja pierdolę. Nie chcę żadnej wojny. Morowe powietrze. I słuchajcie, nie wiem do końca, co, jak mam reagować tutaj i co mam zrobić. Dlatego mam mega dużo myśli w głowie i to się dziwnie ogląda, kurczę, jak komputer się rozwala w połówki. takiej grze. Zazwyczaj to ja wygrywam. No nic. Dlatego tak siedziałem dzisiaj z melony.
jakby coś. Chociaż nie wiem, może komentowałem, w sumie nie wiem, tak się skupiłem na rozgrywce, że nie wiem o co gadałem przez te 40 minut. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówiłem. Jakby tak zapytali mnie jedną rzecz, którą powiedziałem przez te 40 minut, to nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Skupiłem się na tym, żeby nie przegrać. Więc jeżeli dzisiaj odcinek byłby taki, że siedziałem tylko i grałem, możliwe, że taki był, to sorry, a możliwe, że w sumie gadałem dużo. W sumie to dobrze by było. Tak jak gadam teraz. Dobra, dzięki jeszcze raz wielkie. Widzimy się jutro. Pozdro.